Choć świątecznie jesteśmy już na ostatniej prostej. Mam wrażenie, że jeszcze jest na tyle daleko od choinki, radosnych śpiewów i prezentów, że spokojnie mogę rzucić toksycznym tematem i nikt nie oskarży mnie o psucie radosnego klimatu. Pech albo Jeffrey Kili sprawił, że tak wypada Game Awards, a te, że mi się nie podobało, zaspoilowałem ci już w tytule. Ale to nie jest tak, że jestem zrzędliwym sceptykiem, któremu nigdy nic się nie podoba. Gry są formą sztuki. Rynek wart jest miliardy i zaczął przyciągać uwagę nawet tych, którzy nigdy wcześniej by się nim nie interesowali. Ba, niektórzy nawet siedzą w tym biznesie i dalej grami się nie interesują. Nie mówiąc już o tym, żeby w jakąś kiedy Grali. Spora część sukcesu przypada tym wszystkim nerdom, których kładąc na podłodze trudno by było odróżnić od dywanu. To mi przypomniało, że miałem zrobić temat o tym, dlaczego wydawcy nie lubią fanów. Pewnie pojawi się już w przyszłym roku, ale na razie skupmy się na tym filmie. Gaming zatem nie jest niślubnym dzieckiem sukcesu i kreatywności, dlatego zasługuje na równe traktowanie, a przede wszystkim na poszanowanie konwencji, które go charakteryzują. I już tłumaczę o co mi chodzi. Gdy przyjrzymy się konsumpcji muzyki i filmów, to zauważymy, że relacja pomiędzy utworem a słuchaczem jest jednostronna. Słusznie sobie teraz myślisz, że warunki dyktuje medium, jednak zauważ, że Friday Rebeki Black skończy się niezależnie od tego, czy drzesz się o trzeciej w nocy równo z wokalistką, czy nie. Utworów możemy doświadczać pojedynczo, jednak przede wszystkim świetnie nadają się do odbioru masowego, na imprezach, koncertach czy seansach w kinie. O ile jeszcze można by mieć przyjemność samodzielnego plumkania przy muzyce Jesper Kida albo sama Halika, to jednak doświadczenie czegoś takiego wraz na przykład tysiącem innych osób byłoby zabójstwem dla uszu, a najpewniej pogwałceniem dobrego smaku. Teraz wyobraź sobie, że idziesz do kina pograć w Tomb Raidera. Równocześnie w dwie albo trzy osoby byłoby to niemożliwe. Nie mówiąc o dużo większym gronie. Jeden chciałby szukać znajdzie, drugi lecić z fabułą, a trzeci będzie obrotem kamery sprawdzał, czy twórcy pamiętali o bieliźnie. Owszem, patrzenie jak ktoś inny gra wyewoluowało w formę rozrywki wartą miliony, lecz wtedy ograniczamy się do pasownego odbioru podobnego do oglądania filmu czy sportu w TV. Gry nawet wieloosobowe wymagają Twojego udziału, aby pojawił się jakiś progres. Nawet w najprostszym site scrollerze jeśli nie będziesz trzymać strzałki w bok, historia bohatera nigdy się nie rozwinie. Gra zatem oferuje indywidualne doświadczenia dla każdego gracza. I tak naprawdę, jeśli nie jesteś ukrytym to rozszerzenie tych doświadczeń do większego grona jest niemożliwe. Dlatego, jeśli grasz, to w tym momencie Twój bohater jest tylko Twój, podobnie jak wrażenia ze wszystkich interakcji. Jeśli odbieramy otwór w kinie albo na koncercie, to również naturalne jest, że będziemy potrzebowali publicznego uznania dla twórców. W przypadku gier mamy oceny na Open i Metacritic różne top 5, 10, 20 i 100, a także właśnie Game Awards, imprezy dziennikarskie i inne podobne eventy. Jednak koncepcja publicznego uznania za indywidualne doświadczenia kojarzy mi się z próbą wystawiania gołego tyłka przez okno. W jadącym samochodzie. Albo dla wierzących, teraz misją spowiedzi na żywo w autobusach MPK. Pół biedy, jak żyjesz w dużym mieście, ale jeśli Twoja miejscowość to kilka ulic na krzyż, ludzie Cię pewnie poznają i potem te dziwne spojrzenia na ulicy. Oczywiście to nie jest tak, że jestem przeciwny nagradzaniu dobrych tytułów, jednak forma, jaką przybrało Game Awards, jest leniwą kalką E3 i Golden Globes. Swoją drogą, Golden Globes w tym roku prowadzi Ricky Gervais, więc polecam i pozdrawiam. Robiłem notatki z imprezy, ale że trwała 3 godziny, to od 20 minuty zacząłem tworzyć drinking game w oparciu o tę edycję. A moje notatki ograniczyły się do znaczników czasu, nazwy tytułów, no i skrótów What the Fuck. Nawet kilka postawiłem przy rebece z Warframe. Bardzo sympatyczna osoba, ale nie mam pojęcia co mówiła, bo próbowałem rozszyfrować najdziwniejszy dekolt na świecie. Do tej pory nie wiem czy to jej skóra, czy materiał stroju, i przypuszczam, że nie pomogłoby, nawet gdyby Jeff Killi wystąpił w takim samym. Warframe pamiętam jeszcze z alpha testów, gdzie nawet nie było menu. To chyba najlepiej rozwijający się tytuł w całej branży. Star Citizen mogłoby w końcu zacząć robić notatki, ale chyba tak jak ja ma 15 sekundowe skupienie uwagi. Przy ikumi na kanmurze mam napisane tylko sorry i smutną emotkę, bo to jedyna osoba, o której pojawia mi się wsteczne rozumienie angielskiego. Jeszcze długo po jej wystąpieniu nie miałem pojęcia, co mówią inni goście. Całe szczęście organizatorzy wiedzą z wyprzedzeniem, kto wygrał i mogą dać cynk zwycięzcy. Na 100% było tak w tym przypadku, bo gdybyśmy mieli polegać na Ikumi, to pewnie na pojawienie się zwycięzcy na scenie czekalibyśmy do przyszłego poniedziałku. Próbowałem wrzucić ją do głosowego translatora, ale po trzech sekundach popełnił samobójstwo. Jeśli kiedyś sztuczna inteligencja spróbuje sięgnąć po władzę, już wiem jak ją pokonać. Sporo aktorów ciągnie lub jest ściąganych do gier i to kolejny efekt mainstreamu. Nie jestem ortodoksem, nie powiedziałbym Wiem Norman, że grałeś w Death Trending, ale to impreza dla graczy i musisz zaczekać na zewnątrz. Michelle Rodriguez, poza tym, że ją lubię, to wiem, że jest graczem. Jednak mam wrażenie, że producenci filmowi coraz chętniej zaglądają na gamingową stronę podwórka, nie dlatego, że są technologie, które mogą uświetnić produkcje filmowe, ale tylko dlatego, że jest tutaj ogromna kasa. Da się głupim dzieciakom filmową grę i ci, którzy zagrali, może też pójdą oglądać film. A że coraz więcej ludzi gra, to może i widzowie skuszą się na bardziej interaktywną rozrywkę. Prawdziwą abominacją jest gra Fast and Furious. Dziwię się, że w trakcie trailera na dole ekranu nie pojawił się pasek z informacją, że materiał nagrywali w g GTA San Andreas. Vin Diesel pewnie został zmuszony do pojawienia się na rozdaniu nagród, bo gdybyśmy nie mieli porównania, to następnego dnia gamingowe portale pisałyby, że w najnowszej grze Fast and Furious gramy tajemniczym ziemniakiem. Pojawiła się też Margot Robbie, ale we wcześniej nagranym spocie. To chyba tak zwana szybka przerwa na siku. JJ Abrams też się przewinął. Jego chętnie trzymałbym z kolei daleko od growych produkcji. Choć osobiście nie mam nic przeciwko niemu, to jednak zauważyłem, że JJ zupełnie nie przejmuje się nieznajomością jakichś konwencji czy uniwersów. Zlecenie i tak przyjmie i zrealizuje je po swojemu. Nie wiem jak ty, ale ja bym nigdy nie pozwolił, aby moją ulubioną grę lub jej ekranizację stworzył ktoś, kto nazywa się tak jak czołg. Poza tym JJ Abrams wygląda na kogoś, kto nie nosi skarpetek do butów, ale zakłada je do łóżka. Jestem tolerancyjny, ja tylko mówię. W kategorii Games for Impact nagrodę przyznawały Mapety. To chyba marzenie każdego twórcy. Można się pochwalić, że studio dostało nagrodę, która była wynikiem kłótni z gęsią. Aż dziwię się, że gdy Gris odbierało swoją nagrodę, nikt nie zapytał, czy następnym razem może wyczytać ich ktoś normalny. Wiem, że sporo osób narzekało na kampanię ostrzegającą przed wejpowaniem. Mnie osobiście ona nie robi różnicy, ale jest doskonałym dowodem na stan umysłu tych, którzy tworzą content dla graczy. Kiedyś gry były efektem rozwijającej się technologii. Demonizowane były przez Kościół bo złe diabolo, a także tamtejsze mainstreamowe media. Dziś Wszyscy kochają gry, ale w dalszym ciągu nie chcą, żebyś w nie grał. Teraz nowe tytuły koniecznie muszą cię czegoś nauczyć, najczęściej tolerancji, akceptacji i samokontroli, jeśli przypadkiem jesteś białym facetem. I tutaj w notatkach mam napisane fuck-off przy Facebook Gaming gry obywateli świata, które oczywiście, że są i będą przeładowane polityczną poprawnością, bo przecież firma musi nałapać trochę pozytywnych mainstream punktów. Pierwsza zdaje się, że jest mobilnym symulatorem uchodźców. choć dziwię się, że ktoś robił osobną grę zamiast po prostu stworzyć rozszerzenie do Endomondo. Druga z kolei była robiona przez programistów. Która jest zmęczona, że bohaterami gier są biali ładni chłopcy. I ktoś jej powiedział kiedyś, zrób własną. No i zrobiła. Żeby nie było, popieram wolność dla ludzi, taką jaką mogą cieszyć się Europejczycy czy Amerykanie. I to akurat może nie jest ten przypadek, ale szokuje mnie to za każdym razem, że ludzie uciekają ze swojego kraju, gdzie podobno jest im źle, a w tym lepszym, do którego przyjechali, próbują nakłonić wszystkich do przywilejów i przymusowo nauczyć mieszkańców tolerancji. To tyle, nic więcej nie mówię. Albo mówię, bo na drugie fuck off zasłużyło Godfall. Słuchać było ewidentnie, że to Epic Kiosk Exclusive. We're to store this holiday. 2020. Powtarzałem już to setki razy. Umowy ekskluzywności są przeciwko graczom, a ludzie, którzy je popierają, myślę, że bo z obaw mogą jeździć pociągiem z wystawioną głową za okno. No chyba, że korzystają na tym finansowo. Imprezy jak Game Awards świętują dobre gry, ale trudno jest celebrować tytuły bez uznania dla graczy. Rozumiem, to jest biznes, pewnie wykupili reklamę. Jednak jeśli nie w takim miejscu, to gdzie indziej podkreślać dobre praktyki. To samo z konsolami, wydaje się, że ekskluzywne tytuły istniały od zawsze, ale to nie znaczy, że tak powinno być tak jak coś ci wyrośnie w losowym miejscu i nie wiesz, czy to normalne, dopóki sobie z kimś nie porównasz. A nawet jak to zrobisz, to najlepiej odwiedzić lekarza. Konsole niestety już dawno żadnego nie widziały. Dodatkowo pewnie nie robiłbym tego materiału, albo raczej odsunąłbym go w czasie, gdyby nie zapowiedź nowego pudełka. Najnudniejsza firma na świecie nareszcie stworzyła coś, co swoim designem absolutnie nie budzi żadnych emocji. Wyobrażasz sobie, żeby ktoś się z tego cieszył? Już sobie wyobrażam reklamę świąteczną. Dzieciaki podlatują do choinki, rozpakowują ich z klocka i potem wpada ujęcie, w którym cała rodzina wpatruje się absolutnie bez żadnych emocji w konsole jak na jakimś horrorze. Szkoda, że nie są tańsze, bo rzucałbym nimi w agresywnych kierowców. Wkurzasz się, bo jakiś kutas zajechał ci drogę, już idziesz, żeby rozwalić mu szyby w pasacie, a ten ci daje takie coś. No i co? Dzięki mu nie powiesz, po prostu wsiadasz auta i odjeżdżasz, nie odzywając się do nikogo do końca dnia. A skoro jesteśmy przy dziwnych zachowaniach, to Hellblade otrzyma kontynuację. Lubię celtycki vibe i tym właśnie przysiąknięta jest gra. To co również się w niej znajduje, to choroba psychiczna, która dotknęła główną bohaterkę. W grę nie grałem, ale słyszałem, że i może kiedyś na nadrobię. Jednak ten trailer był dla mnie bardzo… niepokojący. Nie powiem co dokładnie, poza tym miałem wrażenie, że Senua kogoś mi przypomina. Z całego show dwie zapowiedzi były dla mnie, przede wszystkim Wolf Among Us 2. Gra ma wspaniały klimat, i mimo, że na nic nie masz wpływu, to przygoda jest warta każdej sekundy spędzonej w grze. Miało nie być kontynuacji, ale jakimś cudem pojawiła się zapowiedź, co tam nie jest rewelacyjną wiadomością. Druga gra to kontynuacja The Forest. Na trailerze pojawia się Virginia, która wywija nogami, prawie jakby była reklamą harlekinów. Gra wygląda dobrze i chyba nawet w skim ją będę ogrywał. Zdecydowanie czekam na Sons of the Forest. Co tam jeszcze? Disco Elysium zebrało kilka nagród. Wiem, że niektórzy się nie zgadzają, ale ja uważam, że zupełnie zasłużenie. And... of course i wanna thank our fans who really proved um, that these kinds of narrative games have their space in this industry and yeah thanks a lot <laughs> Woo! Było też kilka kategorii z dupy, bo była na przykład nagroda za najlepszy tweet. Zdecydowanie na plus, Game Awards wypadło informacyjnie. Gdy ktoś odbierał nagrodę, była powtarzona kategoria, bo czasem po zapowiedzi trudno jest określić, czy osoba na scenie prezentuje jakąś kategorię, czy właśnie składa zamówienie w Mog Drive. Y. Wiem, że to co teraz powiem będzie pewnie kontrowersyjne i mało kto się z tym zgodzi, ale jedynym segmentem, który nawiązuje do charakteru gamingu, była zapowiedź eventu w Apex Legends. Krótka rozmowa, która wyglądała jak na żywo z postacią z gry, może i była nieco tania i lekko żenująca, ale nie była trailerem, dotyczyła graczy i oferowała coś graczom. Według mnie to jedyny moment, który oddawał charakter interaktywnego medium i żałuję, że organizatorzy próbują naśladować inne sztywne imprezy zamiast tworzyć formy dla publiczności, a nie dla mediów. Zamiast oglądać występy artystyczne i reklamy, a także aktorów, którzy nie mają nic wspólnego z grami, wolałbym posłuchać o tworzeniu gier. Obejrzeć krótki segment o najważniejszych cechach wilejna. Niech na scenę wejdą organizacje wspierające talenty dzieciaków, które chcą tworzyć gry w przyszłości. Nawet jeśli to mają być Facebookowi obywatele świata, ważne, że ktoś z tego skorzysta albo się zainspiruje. Filmowe rozdania nie mają tego, bo jako widz siedzisz i konsumujesz. Jednak w grze taka relacja jest bardziej intymna. Nie siedzisz pasywnie, bo gra rozwija się na twoich oczach. Według mnie Game Awards jest zmarnowanym potencjałem i dlatego zawodzi jako impreza dla graczy. Jeff Keighley, nie mówię na pewno, bo pozory mogą mylić, wydaje się szczerze zaangażowany w celebrowanie dobrych gier i event, który prowadzi. Jest też światełko w tunelu, bo zapowiedział Game Festival. Idea polega na tym, że ludzie, którzy nie mogą podróżować po innych wielkich konwentach, będą mogli zagrać w takie demka, jakie można tam zobaczyć. W weekend można było zagrać w kilka takich gier, i choć sama koncepcja demek już była i niestety umarła, to muszę powiedzieć, że tą inicjatywą jestem szczerze zachwycony. Wypróbowałem i muszę powiedzieć, że jedne są bardziej, drugie mniej udane, ale do premiery jeszcze wszystko może się zmienić. Mam nadzieję, że częściej będziemy mieli takie oferty, a te deweloperzy będą mieli odwagę, żeby w mniej kontrolowanych warunkach pokazać nad czym pracują. Już wiem, że na pewno kupię Cariona i Heavenly. Bodies. Gra mnie sfrustrowała zaledwie po dwóch minutach i bardzo chętnie zobaczę więcej. No i to tyle. Z całego wydarzenia są w sumie dwa pozytywy, trochę cringe'u i odrobinę nadziei na przyszłość. Dzięki za oglądanie. W sumie praktycznie nic nie powiedziałem o nominacjach i zwycięzcach. Daj znać, czy pokrywały się z Twoimi typami, czy w ogóle podoba Ci się taka forma wręczania nagród. A moją opinię już znasz, mówił Shifter z ogrysków. I tym razem lajki pod filmem nie są dla mnie. Tym razem zostanie je Norman Ridus. Słuchaj Norman, jeśli mnie oglądasz, a wiem, że tak, to wiedz, że jest mi przykro, że nie dostałeś żadnego wyróżnienia. Dlatego na pocieszenie łap lajka. Wiesz, że chcesz. I pamiętaj, mówmy głośno, jak chcemy, żeby wyglądał świat. Wtedy i nie pomogą nam go zmieniać.